Dzień dobry. Wymeldowaliśmy się już z tego strasznego kapsułowego hotelu. Jedziemy na śniadanie. Jak wyglądał hotel, mieliście okazję zobaczyć. Dzisiaj będziemy już spać i do końca naszego pobytu w Singapurze. W normalnym hotelu, takim wiecie, z łazienką i z miejscem na rozłożenie walizki i tak dalej. Takie tego typu luksusy. Tak jak już wspomniałam, idziemy na śniadanie. No i zapraszam was na tego vloga. A co do śniadania? Jesteśmy w restauracji. Nie przeczytam tego, bo nie. No, zamówiliśmy już śniadanko. Takie basicowe. Ja zamówiłam jajka poché z czymś tam. Zamówiliśmy sobie też schowanek herbaty. Pewnie zapłacimy za to jakieś 100 dolarów singapurskich. Nie, może nie. To jest trochę taniej niż w tej restauracji z krepami. A jeszcze coś odnośnie hotelu kapsułowego, kochanie, masz coś do powiedzenia? Zimno. Co nie, no tak się trochę źle czuję, bo może no, trochę gorzej niż wczoraj. No bo wczoraj dwa razy się kąpałem w zimnej wodzie, bo nie było ciepłej, nie wiem. Byłem w jednym prysznicu, później w drugim i w obu była zimna woda. Więc, a oczywiście jak się wyjdzie tam, gdzie te kapsuły są, to jest klima, która jak zwykle, tak jak możecie się domyślić w Azji, napierdziała na minus 30, to przynajmniej taki jest feeling. Więc po zimnej kąpieli minus 30, super jest, no. Ale no wziąłem się leki, mam nadzieję, że będzie dobrze, zobaczymy. Mamusia przyjeżdża, to ona tu się bierze leków, raz dwa na nogi stanę. Pozdrawiamy Beatkę. Tak. No dobra, czekamy na śniadanie, a potem idziemy się zameldować w normalnym hotelu i też pokażemy wam hotel Momentus. Zobaczymy, czy nas zameldują w sumie. Mam nadzieję. Tak, ja zostawimy po prostu bagaże i pójdziemy do ogrodu botanicznego. No dobra, see you later. Wygląda fajnie. Wygląda fajnie, ale... Czemu to jest tak małe? To jest wszystko tak drogie. Jeszcze, żeby były duże porcje. Za takie śniadanko zapłaciliśmy 43 dolary singapurskie, czyli jakieś... No, zostałam powiadomienie z banku, że 129 zł. No, już lepiej niż 210 jak wczoraj. No, ale still jest to dosyć sporo, zwłaszcza jak na porcje, które są no, dosyć takie małe. No, ale jeszcze to jest takie, powiedzmy, granice w rozsądku. Nie tu luksusem, co poradzę. Luksus kocham, nie? Ja kocham luksus. Nie no, jak, nie potrzebuję jakichś takich, nie wiadomo jakich luksusów, jakby, come on. Ale własna łazienka, miejsce. Zapraszamy. Od razu szybki rundur. Fiu, fiu, fiu. Łóżko, pracy fajnie. Mam widoczek. Ale ładny mamy ten widok, no. A i faktycznie tutaj na dole basen widać. A co, który jest? No. Myślałam, że to będzie takie, wiesz, jak w Bangkoku. No fajnie. Ale pusty, pusty lodówka. Może i dobrze, nie będzie kusić. Elegant. Bardzo fajnie. A to jest co? A to jest kranik do wody pitnej, bardzo fajny. Prysznic. Taki mały trochę, ale... Dobra. Nie narzekam, jest super. Po tym kapsułowym to świństwie... Tak, to jest po prostu... Marina Bay. Dobra. No dobra, to do dawaj tego ja. No to szykujemy się, ogarniamy i idziemy do ogrodów botanicznych. Cudownie. Teraz będzie dobry dźwięk, mam nadzieję. Stabilnie. Tak, stabilny obraz. Wracamy do gry. A tędy jesteś pewien? Tak, bo to jest... No to to. Jedynym minusem jest to, że na przedniej kamerze mam 1080. Nie masz 4K? Nie mam 4K w przedniej. Mam w tylnej, mam nawet 8K. Ale na przedniej mam tylko Full HD. Tak, ty też.
Mamy te same telefony. Ta. Ja znajdę 4K. Nie, na przedniej nie ma. No, w każdym razie kierunek ogrody botaniczne. Jedziemy autobusem, ale no nie przestanę się tutaj zachwalać, jeśli chodzi o komunikację miejską, bo w Singapurze działa ona naprawdę, naprawdę świetnie i nie jest droga. Ma takie, no powiedziałabym, że są takie normalne ceny. No, dolar singapurski za jakiś taki krótki odcinek, czyli jakieś 3 złote. No, w Polsce za bilet jednorazowy jest chyba 5 złotych, nawet jak się przejedzie jeden przystanek, więc te ceny są przyzwoite, jeśli chodzi o komunikację. Jak na prawdziwych polskich turystów przystało, idziemy do ogrodów, idziemy na atrakcję, która jest za darmo, bo przyjechaliśmy do najdroższego chyba miasta na świecie, żeby robić darmowe rzeczy. Tak. Nie no, fajnie, że jest darmowe. To jest za darmo, no i samo wejście, po przechadzanie się po Gardens by the Bay też jest za free. Co się uda, to pokażemy. Jak będzie coś fajnego, to będę pokazywać. Nie będę asfaltu pokazywać, bez przesady. Kotek. A patrz, jak mu skóra schodzi. Waran z komodo. Waran z szafo. Siema. Takie sobie kupimy, jak będziemy mieć. Kurna atrakcja, nie? Geeki przyjechały na wakacje. Fajne. I like it. Jeszcze oczka mu nakleili. Chcieli się dowiedzieć, czego tu nie można, to całkiem sporo rzeczy. No większość z nich jest logiczna, no nie można łapać zwierząt, insektów. No nie można z pieskami, no ale raczej to z pieskami nie przyjedziecie. Nie można też latać dronem i innymi latającymi obiektami. No, jak na państwo zakazów przystało, trzeba czegoś zakazać. Nie no, to są akurat normalne zakazy. Chociaż tutaj nawet byłoby ciężko latać dronem, bo no jest tutaj wciór drzew, nie? Głównie drzewa by było widać. No, po prostu. Jest też Orchid Garden, no ale bilet kosztuje $15. Nie będziemy się decydować chyba, tym bardziej, że nie mamy jakoś super dużo czasu. Ale oprócz tego jest to taki sklepik, no. W ogóle dla turysty jest 3 razy droższy bilet niż dziecko najdroższy. Za darmo, w ogóle senior dolara, lokal w 5, a no my musielibyśmy wejść za 15. Dla turysty wszystko jest tak drogie. No, ale ładne są te rzeczy, w ogóle orchidea, to tak brzmi dostojnie, a to jest storczyk. Storczyk już nie brzmi tak. Tak wiecie, tak cool. Nie wiem, czy słychać, czy ten mikrofon to wyłapuje, ale tutaj cały czas właśnie słychać odgłosy natury, różnych zwierząt, a niektóre to drą się tak, jakby jakiś alarm był w tych drzewach. Takie regularne dźwięki, wiecie, jak takie łeło, łeło. Wiecie, o co chodzi. A są to ptaki. Podejrzewam, inne owady. Spróbuję złapać. No normalnie jakby ktoś auto z alarmem zostawił. No i tyle z tego wyszło, Toxic Gardens. Tu jest dużo Toxic Plants, ale nie wejdziemy tu. Ta wiewiórka będzie miała zdrowe te. Zdrowa będzie, bo to jest Healing Garden. Bo tam też są wiewiórki. Ujemy. Jak, co to było? O, ta roślina
No to jest trucizna na ryby. Nie wiem, z jakiego powodu ktoś chciałby truci ryby, ale jest taka opcja. Ma ciekawą roślinę, jakaś odmiana ananasa. I była wykorzystywana w południowej Afryce jako między innymi środek na aborcję. Ciekawe. To znowu alarm. Znowu alarm. Już za bardzo się zbliżyłam już teraz. Bardzo ciekawe. Można poczytać. Ale że na takie... Też healing. Na diarrhea. A co to jest diarrhea? No to biegunka. A. No, więc bardzo fajnie, że można sobie poczytać o właściwościach... Słychać to? O właściwościach zdrowotnych roślin i do czego się je wykorzystywało właśnie gdzieś w Indiach, w Afryce. Niektóre rośliny są z Brazylii. Także bardzo fajne, żeby sobie właśnie przejść i poczytać. Ale to jest figowiec, czy co? A, tak. A to ja mnie wpadła na to, że tak figi rosną. No, że to jest, że tak figo robi. Sama wpadłabym na to... wiem, jak rosną szparagi. Ale nie wpadłabym na to, że tak rosną szparagi. Szparagi rosną tak, jakby... ktoś sobie z was żartował i powiedział, ej, tak rosną szparagi, haha. A właśnie one tak rosną, to ja wam wkleję, jak rosną szparagi, jeśli nie wiecie. Jemy sobie właśnie obiad. W takim, przypomina to trochę Hawkers, ale no nie wiem, nie nazwałabym tego tak. Zamówiliśmy sobie z restauracji Western. No i fajna opcja, bo za $7 można było sobie wziąć taki zestaw lunchowy, właśnie kurczak plus dwa dodatki. Ja wziąłam frytki i sałatkę, Michał też frytki i sałatkę, ale frytki nie pikantne, a sałatkę kolesław. I co? Potwierdzam. Ale czy dobre, bo widzę, że już zacząłeś jeść. Dobra, kurczaczek mięciutki. Aha. Nie jest z tymi kośćmi okropnymi, jak zawsze jemy? Nie, dzisiaj normalna pierś kurczaka, bez kości, także w porządku, nie? Frytki dobre, sołówka. Jak za 7, póki co, najlepszy posiłek tutaj za $7, jak jedliśmy. No tak, no dobra, jemy. Co prawda mieliśmy trochę inne plany, jeśli chodzi o obiad. Michał, możesz podzielić się swoją frustracją. Tak. Chciałem dzisiaj pójść, bo tu jest niedaleko taka pizzeria, gdzie są pizze bezglutenowe też między innymi. No ale co się okazało, że o 15 zamykają. Do 18 akurat. Nie wiadomo dlaczego. No, wiesz, tak. Nie zdążyli tam dojechać. No ale jak za tą cenę właśnie zjedliśmy za $7 za osobę, tak, to jest taka przyzwoita cena jak na Singapur. I no... To jedzenie było takie totalnie zwykłe, nic specjalnego, ale było najlepsze to, co jedliśmy w tej cenie tak, w Singapurze. Tak, $7 właśnie. Tak. Także jak tu będziecie i będziecie chcieli coś zjeść, to w sumie polecamy. Tak. Dobra, chyba przez resztę wycieczki miała włączony noise cancelling, bo tu jest naprawdę tak głośno przez ptaki, owady, które właśnie wydają dźwięki, jakby tu były jakieś remonty. Idziemy na autobus, przy tym baterie w telefonach padają, jest gorąco. Idziemy do hotelu się odświeżyć, trochę popracować, ale wychodząc z hotelu zauważyliśmy coś, co musimy wam pokazać. Tak, można mieszkać w takiej hawirze. Tam w ogóle jeszcze jest basen na dachu. Widok na Botanic Park.
To by było super. No, tak byśmy mogli żyć. Sobie wychodzisz tutaj do parku, pobiegać rano, później basenik i picobello. Potem jakieś matcha smoothie. Tak. Starbucksik jakiś tutaj pewnie też jest w okolicy. No dobra. Ładujesz swoje elektryczne auto? Tak, no tu jest ładowarka w ogóle gdzieś do samochodu. Aha. Ja. Także zresztą no jak ma się chatę, to można z gniazdka, nie? No tak. Spadamy stąd i widzimy się później. The next day. Dzień dobry. Kolejny dzień w Singapurze. Kierunek Chinatown. No. Dzisiaj po Chinatown w Singapurze pokręcimy się trochę dłużej. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego pokazać. Jesteśmy teraz w Singapurze w takim okresie, że jest teraz chiński Nowy Rok. Jest obchodzony, celebrowany, więc mamy nadzieję na dużo, dużo atrakcji z tego tytułu. No bo Chinatown, chiński Nowy Rok, co może się nie udać? Prawda, nie przestanę się nachwalać tego, jak tutaj świetnie działa komunikacja miejska. Udało nam się znaleźć fajne miejsce właśnie w autobusie. Tak. Siedzimy w pierwszym rzędzie. Okej, okay, dotarliśmy do Chinatown. W sumie to już są obrzeża Chinatown, można by tak powiedzieć. Idziemy jeszcze do kantoru. Mogę wam pokazać przy okazji, jaki jest kurs. Trzeba wymienić dolary na dolary. Trzeba tak, wymienić dolary na dolary. Ciekawości, jeżeli kogoś to ciekawi, no to jest... Aha, nie można to nagrywać. No ale siebie chyba mogę. Dolar singapurski jest trochę słabszy od dolara amerykańskiego. I po prostu mnożymy razy 3. Normalnie tak, wiecie, dolar amerykański razy tam 4, 4 z kawałkiem, a właśnie dolar singapurski raczej równo razy 3. Także po prostu się przelicza na polskie. Nie nagram wam ani kursów, ani procesu wymiany, no bo nie można. Widzimy się w Chinatown. No i jesteśmy w Chinatown, w pełnej krasie, pełnej okazałości. No i co? Chodzimy, patrzymy. Jak coś się spodoba, to kupimy. O, może uda nam się jakieś pamiątki. A, tu są te jogurciko... Jogurciko żelki. Są galaretki. Is it jelly? Okay. A tak w ogóle to przyjechali do nas rodzice Michała, moi teściowie. Jakby coś się zastanawiał, czemu mówią koło nas dużo ludzie po polsku. To nie są przypadkowe ludzie. Wczoraj kupiliśmy tutaj te żelko, to są żelki, jakieś jogurciki. Wzięliśmy to bardziej z ciekawości niż smaku, bo... A, ale mochi są takie sobie. Już jedliśmy kilka w hotelu i są takie sobie. Także tych ulicznych mochi tak średnio polecam. No kupicie tu wszystko. Znaczy prawie wszystko. Stoisko z durianem. Wygląda jak kabanos. Jesteśmy właśnie w Hawker's Center. Hawker's Center no to właśnie jest spoko sposób na to, żeby
zjeść w miarę rozsądnej cenie w Singapurze. Cenie jest takie łatwe, ale właśnie ten Hawkers Center to oferuje. Są tutaj dania, widzę, że nawet za 2,5-5 dolarów singapurskich. Tak do 7-8 dolarów, powiedzmy, można tutaj coś zjeść. Tak troszkę pokręcimy i coś znajdziemy. To nie będzie łatwe, bo wybór jest tutaj przeogromny. To jest plusem i minusem jednocześnie. Dobra, patrzymy, wybieramy i jemy. Takiego. Dumplings mają. Organs. Okay, postawiliśmy na. Jak to się nazywa? Lopia? Kopia. To jest taka lokalna jakaś potrawa, nie? Kopia, lokalna potrawa. Powiedzieli nam, że tam są w środku warzywa. No tutaj to wygląda, jakby już pani miała gotowe. A tutaj są składniki. I co powiesz na ten temat? Nie, spoko, dobra. Spoko, dobre? No. I jak zwykle? Wzięliśmy z tej oto budki. Pan nam bardzo polecił smażone bułeczki Bao. No to one. Mówił, że normalnie tutaj stoi za tym kolejka. Mam nadzieję, że pan nie kłamał. Jak będziecie w Singapurze, w okolicy Chinatown, to gorąco polecamy tą budkę. Bardzo pyszne, smażone bułeczki Bao. No genialne. Pan nam bardzo je polecał. Nie mówił za bardzo dlaczego, ale powiedział po prostu, że za nimi stoi kolejka generalnie i że mamy dużo szczęścia, że teraz nie ma kolejki. Że te bułeczki są, nie są wyprzedane. No i są z wieprzowiną. Wieprzowiną z serem i z mięsem kraba z chili. My wzięliśmy z wieprzowiną po prostu chyba. Czy te drugie brałeś z serem? Wieprzowiną. Wieprzowiną po prostu. No, a teraz babka poszła po te krabowe. Pan tylko mnie zniechęcił. Powiedział, że by uważać, bo w środku mogą być malutkie szczypce kraba, żeby delikatnie wyjść. Okej. Się ty chciało. Dobrze zareklamował. Nie powiedziałabym, że są z krabem. No, totalnie, jakby mi ktoś nie powiedział, to ale spicy jest. No fajnie, takie lekko pikantne. To jest po prostu takie bardzo fajnie przyprawione mięsko. Jakby pan powiedział, nie powiedział, że to jest krab, to już nigdy już bym nie powiedziała. Jest, ale jest bardzo, bardzo dobre. No, oczywiście pineskę wam zostawię tutaj, gdzie jesteśmy dokładnie. Okolice Chinatown, właśnie w Singapurze, polecamy te bułeczki. Chcieliśmy do sklepu z takimi chińskimi rzeczami. Że to jest taki korzeni. Mam nadzieję, że za to YouTube mi nie zdemonetyzuje filmu. No przed chwilą się pani spytałam, na co to jest i pani mówi, że to jest na ból brzucha, na przykład. Czyli jakieś dobroczynne działania trawienne to nie ma. Tak, no to żebym się dowiedziała, co to wszystko ten, to bym musiała się zapytać chyba o każdy z tych produktów, bo nie mam pojęcia. Nic mi nie przypomina niczego. Tego dają mnóstwo zawsze do Pattaya. Fuj. A z tym Michał raz jadł jakąś potrawę malezyjską. Suszone rybki. Teraz będąc dalej w Chinatown, chodzimy, albo przynajmniej podejmiemy próbę wejścia do świątyni zęba Buddy. Okazuje się, że byłam ubrana nieodpowiednio, ale na szczęście można tutaj wypożyczyć za darmo taką chustę. Mam dwie takie, jestem ubrana, bo pan jednak stwierdził, że mam nieprzyzwoitą sukienkę. I muszę się ubrać. Okej, okay, szanuję. Jakbym miał kupić, to nie kupiła, ale że jest za darmo, to można wypożyczyć. No i
Gdzie ten są? Jeśli chodzi o tę świątynię, jak będziecie w Singapurze, myślę, że warto zobaczyć. Nie dość, że jest blisko Chinatown, no a po Chinatown warto się podkręcić. No i zejść właśnie tutaj, wstęp jest bezpłatny. Zwróćcie uwagę na strój, żeby mieć zakryte ramiona, plecy i te kolana. Ale jeśli nie macie zakrytych, to w sumie można sobie bezpłatnie wypożyczyć te takie fusty, się obwiązać. Wejść, można robić tam zdjęcia, przynajmniej nie było żadnych zakazów. No bardzo fajne miejsce, ładne, no i takie, takie miejsce kultury religijnego, więc warto, polecam. Idziemy dalej. Czy w tym przypadku Made in China to jest jakby źle? Bardzo ładne. Ja bardzo lubię taką ceramikę ładną. O, tu są takie świeczki z tymi spotkami, z kwiatkami. Kurde, ale ja bym za ten biznes zrobiła. Przecież ja takie coś za darmo robiłam. Fortunę bym na tym zbiła. Na tych świeczkach. What is it? Orange. Chcieliśmy kupić pomarańcze, o te. Już tam kręciłeś. A, już tam kręciłeś. Chcieliśmy kupić pomarańcze, żeby zjeść, bo taki fajny owoc, jeszcze tak fajnie opakowany. No i pytamy się, który jest najlepszy, który pan poleca wybrać, bo wiecie, no głupi turyści, nie znamy się, które są dojrzałe, uważaj. No i się pytamy, on taki w ogóle skołowany, nie? No i w końcu padło słowo, że która będzie najbardziej soczysta. A on, wy chcecie, to nie jest do jedzenia. To jest ozdobne, bo jest Chinese New Year. I to się nie je, to jest ozdobne. Jak chcecie jeść, to macie tu mandarynki. I chcieliśmy kupić do jedzenia ozdobną pomarańczę. Mieliśmy suweniry. Co tu jest napisane, nie mam pojęcia. To jest z okazji chińskiego Nowego Roku. Jakieś takie, wiecie, coś jak bombka na choinkę na Boże Narodzenie, no to oni mają takie ozdoby, nie? Jak już się wygrzebaliśmy z Chinatown z tłoku, teraz idziemy do sklepu z antykami i to nie byle jakiego sklepu z antykami, bo są tam takie, to nie jest taki typowy turystyczny sklep, tylko taki sklep z takimi właśnie autentycznymi, nie wiem jak to powiedzieć, jak tam będziemy, to będziecie wiedzieć co chodzi. Zapytaliśmy się też pana, czy możemy tutaj dotykać rzeczy, no bo jednak to są starocie. Tak, mogą niektóre rzeczy być kruche, bo na przykład ta płytka widzę, że jest lekko połamana. I no ale zobaczcie, takie naprawdę wyjątkowe rzeczy, no kurde, kafle, nie? Kafelki, płytki, co prawda ozdobne, bardzo ładne, no ale pan takie rzeczy tu sprzedaje. I powiedział pan, że jak najbardziej możemy dotykać. Bo jak coś patrzymy, dotykamy, to ma szansę na to, że on to sprzeda, więc jak najbardziej można. Tam się stare widokówki. Znaleźliśmy taką gablotkę z curunkami. To wygląda jak jakieś jeszcze, bo nie wiem, no nie no, no kolonialne to na pewno nie są, ale... Mam wrażenie. A tutaj kafelki, na tablice rejestracyjne. Jest kaple. Aha, ja, yeah, I know. This is motorcycle. For motorcycle. Uh-huh. Yeah. Okay, that's why it's so short. Kablica rejestracyjna, tak?
Tak, a to jest jakie? Jezu, żebym ja tego nie zbiła. Tutaj są takie na szkle obrazki malowane. Pytałam się pana o najstarsze rzeczy, jakie to ma i pan powiedział, że to jest bardzo stare, najprawdopodobniej. Zapytałam się głupia, czy to jest z lat 60., czy jest starsze, a pan mówi, że co? Że z lat 60. to... 60. to nówka sztuka. A to ma z 200-300 lat. Na przykład taki stary sejf. Ceramika. Jednak gdyby to nie było... Tak tylko drogie? Tak, no tak drogie i takie też kruche, nie? No bo jednak tam są właśnie takie kafelki, co rodzice właśnie oglądają. O, tu jakieś kalendarze są? No weź to przewieź potem jeszcze, nie? No. Ewentualnie taką pocztówkę można by kupić. No, taką starą pocztówkę. No i myślę, że to nie będzie jakieś turbo drogie. A coś innego, nie? No tak. Najlepsza rzecz w Singapurze do picia to ta woda. No i po co żeś mi zabierał? No bo chciałem cię nagrać. Chciałam powiedzieć, że to jest najfajniejsza rzecz do picia w Singapurze, bardzo polecam. To jest w ogóle zero calories, nie tłuczy, nie ma cukru, nie ma glutenu, nie ma, wiecie, cudowna. I bardzo dobre. 7-Eleven, polecamy. Nie wiem, czy to jest gdzieś w Tajlandii, czy indziej. Widzieliśmy to tylko w Singapurze. Polecamy to w Singapurze. Dzień dobry, kochani, a właściwie już żegnam się z wami. Wczoraj zapomniałam dograć właśnie zakończenia, także robię to dzisiaj rano, a jednocześnie zapraszam was na nadchodzącego vloga, bo dzisiaj mamy kolejny dzień. Zakończam już tego vloga. Dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem. No i do zobaczenia w następnym vlogu, który zaczynam właśnie teraz. Pa!